Dzień dobry, witam. Dzisiaj taki dodatkowy odcinek, krótki, uzupełniający będzie do poprzedniego nagrania, bo obejrzałem sobie na spokojnie, no wiadomo, tak jak mówiłem, wszystko mówię z pamięci na bieżący, więc czasem coś mi wyleci z głowy. No i zauważyłem, że nie pokazywałem żywienia samic, które są w tym okresie, nazwijmy to przejściowym. A więc, gdy nie wiem, że są kotne, albo są po małych i są niepokryte, albo po prostu jeszcze jest ten początkowy okres, tak jak tamta na przykład, co w ogóle nie była kryta, albo te takie samice pośrednie pomiędzy tym wiekiem. No więc one dostają, żywione są wszystkie króliki u mnie tylko teraz raz dziennie, dostają paszę tylko wieczorem. I te samice, o których tu wspomniałem, dostają owiec. Owiec w nie za dużej dawce, owiec, tak jak mówiłem, moczony. Zaraz to zademonstruję, jak wygląda to moczenie owsu, o którym wspominam, bo tutaj część osób mnie dopytuje, jak to wygląda. Natomiast nie ukrywam, że od kilku dni testuję u mniejszych królików, zwłaszcza tych takich w celach do niehodowlanych, nazwijmy to tak, o, żeby nie wymieniać tego słowa. Zobaczę, jak to wyjdzie. Jak będzie fajny skutek, to wam pokażę ten patent. Mieszam inne zboża i jeszcze troszeczkę inny sposób moczenia zacząłem testować. Także jak będę miał jakieś efekty, to się z wami podzielę. Natomiast dzisiaj tylko pokażę, jak moczę ten owies. W tym wiaderku mamy około taką szufelkę, nazwijmy to, no, może pół kilograma owsa. Dosłownie wlewam troszeczkę wody, nawet za dużo wlałem. O, robi się, no, nie wiem, czy złapie się dobrze ostrość. O, takie coś. On jest taki bardziej kleisty. Dosłownie te łuski tylko złapią się troszeczkę namoczą. Jest to takie bardziej zwarte, nie jest taki sypki, nie jest taki suchy. Pół miseczki czy pół kubeczka, bo ja mam kubeczek, daję tym samicom. Tak jak tutaj jest rano, więc przyszedłem, jest pusto, pusto. One super to wyjadają. Jest zmoczony, tak jak właśnie mi to Krzysztof powiedział, że najlepiej wszelkie zboża jest tak robić. Zboczona jest ta łuska, ona dla niego, dla mnie jego, ogólnie dla zwierząt, akurat w tym przypadku dla królików jest mniej wilgotna. Nie gryzie ich tak w podniebienia, chętnie jest pobierana, nie jest takie suche, nie jest takie kujące. Więc on zupełnie inaczej to jedzą. Jak ja to daję, jest szał, ciał, jak jest podane do miski, jedzą wszystkie. Jak dawałem, próbowałem zmienić sobie, ułatwić życie, żeby nie mieszać z wodą. Jedną daweczkę tak oddałem zwykłego suchego owsa, a to tam ruszy tylko z wierzchu i resztę zostawi, nie chce jeść. Także to tak słowem uzupełnienia. Uzupełnienia odnośnie wody. Natomiast co do wody, przepraszam, uzupełnienia odnośnie moczonego owsa, czy raczej nawet nie można nazwać moczonym, zwilgotniałego owsa. Natomiast co do wody, to tak. Całe te stado, starsze króliki, teraz te samice, które nie mają młodych, dostają zwykłą wodę. Zwykłą, czystą wodę, bez zakwaszacza. Zakwaszacz dawałem w okresie, gdy były wyższe temperatury. Występowało właśnie to ryzyko, że tam mogą się zaraz glony czy jakieś osady pojawić, więc sobie ułatwiałem życie. Natomiast teraz zwykła woda. Ale tu, gdzie są maluszki, te większe czy mniejsze, to tak się troszeczkę bawię, tak jak mówiłem, co roku zawsze coś eksperymentuję. Wyciągam z tego wnioski, jak to wyszło. Najlepiej jest przetestować na własnym organizmie, nie liczyć na to, co tam ktoś napisał. Stosuję u tych samic, dawałem im wcześniej taki probiotyk. Kupiłem dla królików, nie jest zbyt dużo dedykowanych tych produktów. Kupiłem akurat dedykowany dla kurczaków, taki w proszku z różnymi kulturami bakterii. Dawałem przez kilka dni tym samicom witamin, innych cudów wianków nie daje do wody. Według mnie przy odpowiednim żywieniu, przy odpowiedniej paszy, tam urozmaicaniu im diety, te witaminy one mają z pożywienia. Więc tym samicom testowałem ten probiotyk. Maluchom też w tym samym okresie, bo to niedawno go zakupiłem, też dodawałem. Ale tym maluchom większym, bo tam też się zaczynają chodzić o tym właśnie czarnym czy tym szarym. Ten probiotyk dodatkowo właśnie, tak jak tutaj wspomniane, te czarne i te szare, które tam są około dwumiesięczne. No i te króliki pasztetowe, już teraz użyję to słowo, dostawały ziołowy Entex Biliquid, jeżeli dobrze pamiętam nazwę tego produktu. Dostawały go tak jak tam jest napisane na tym opakowaniu, dawałem do wody. Nie umiem powiedzieć, czy ma to jakiś wpływ, czy nie.
No te pasztetowe, nic się im nie dzieje, odpukać, wszystkie są ok. Czarne tak samo, no szare, tak jak mówiłem, one od początku miały ciężko w życiu, więc troszeczkę też na pewno ten Entex nie miał zbytnio wpływu, aczkolwiek Anusz może spowodował, że przetrwało ich tyle i w takiej formie. Natomiast ten probiotyk dostawały, Entex dostawały i tak poza tym to nic więcej im nie daje. No, poza tymi bajkoksem i sulfatywem dla tego miotu, o którym tu opowiadałem, że właśnie jeszcze raz wspominałem, że miał ciężko, ale jak miot jest zdrowy, ja wychodzę z tego założenia i to nie jest założenie stosowane w tym roku, ale odnośnie bajkoksu, sulfatywu, czyli tych chemicznych kokcydiastatyków, czy po prostu lekarstw na kokcydiozę, jak zwał, tak zwał, to już nie jest moje tegoroczne spostrzeżenie, czy tegoroczny sposób postępowania, ale i w tamtym roku tak samo robiłem. Uważam, że bez potrzeby nie robić tego. Według mnie jest to bardzo zła rzecz, bo potem się może zdarzyć tak, bardzo często się zdarza, że te króliki wyciągną się, nazwijmy to tak, albo bez potrzeby została im dana ta dawka leku, a tam za jakiś czas kokcydioza zapuka do nich i tak naprawdę organizm, a w tym przypadku szczepy kokcydii, mogło się już odpornić na dany lek, bo dostawały go wcześniej, więc mógł nie wytłuc wszystkich do końca. Jakiś tam mały odsetek tych kokcydii przetrwał przy tej wcześniejszej kuracji. Uodporniła się ona na bajkoks czy sulfatyw i potem mamy problem. Bo dostawane było wtedy, kiedy nie trzeba. Organizm, wątróbka czy tam wszelkie organy dostały za swoje przy tym. Królik nie pokazywał na zewnątrz, że coś jest nie halo. Przeszedł ten okres, nagle go atakuje kokcydia, my dajemy lekarstwo, lekarstwo jest bezskuteczne. Więc ja uważam, że dawać leki, a w tym przypadku no to są antybiotyki, no nie oszukujmy się, tylko w sytuacji potrzeby. No profilaktycznie to właśnie, tak jak mówię, myślę, że lepiej dać tego probiotyku czy innych ziołowych. One nie mają okresu karencyjnego, szczepy się nie, na to nie uodparniają, więc mamy tą sytuację otwartą. Natomiast chemiczne rzeczy, antybiotyki, taka jest moje zdanie. Lepiej dawać tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia już wizualnie z danym problemem. Profilaktycznie ja bym nie dawał. No więc to tyle takim krótszym filmikiem. Dzisiaj chciałem to uzupełnić właśnie o to, zwłaszcza o to żywienie, pokazać ten owiec. Natomiast te inne sposoby eksperymentuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będę widział fajne efekty, będą fajnie jadły, nic się będzie działo, sprzedam Wam nowy patent. Także pozdrawiam. Dzisiaj to by było tyle. Miłego dnia i do zobaczenia na kolejnym nagraniu.